Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie. Ja nazywam się Łukasz Bogdan i mam zaszczyt zaprosić na kolejne webinarium z cyklu poświęconemu pozyskiwaniu funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w skrócie RPOWL. Webinarium zostało zorganizowane na zlecenie Zarządu Województwa Łódzkiego, który jest instytucją zarządzającą dla RPOWL na lata 2014-2020, a więc odpowiada za sprawne zarządzanie programem. Dzisiaj chcielibyśmy poruszyć jakże ważną sprawę, mianowicie tematykę ochrony danych osobowych i odkryć tajemnicę popularności powtarzanego już od wielu, wielu tygodni słowa RODO. Dowiemy się, jak wprowadzenie nowej ustawy wpłynęło m.in. na funkcjonowanie placówek zdrowia, jak również na samych pacjentów, czyli jak które te, oczywiście te dane dotyczą nas. Moim dzisiejszym gościem jest ekspert prawny z wieloletnim doświadczeniem w sprawie ochrony danych osobowych, dr Marlena Sakowska-Baryła. Dzień dobry, witamy serdecznie. Radca prawny, partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych oraz redaktor naczelny kwartalnika ABI Ekspert. Dzień dobry, witam raz jeszcze. Dzień. A z naszym gościem porozmawiamy o zmianach, jeśli chodzi o nowych prawach dla pacjentów oraz o tym, dlaczego wprowadzenie słowa RODO wywołało widoczne publiczne zamieszanie, a nawet, mam wrażenie, żarty. Histerię nawet, ale o tym oczywiście będziemy rozmawiać. Dodam, że wszyscy Państwo, którzy nas oglądają, mogą zadawać pytania, które postaramy się przynajmniej kilka z nich zadać pod koniec naszego spotkania, także zachęcam gorąco do zadawania pytań. No to przejdźmy do pierwszego pytania, może zaskoczę. Co to jest RODO? No właśnie, my tak skracamy RODO, a prawda jest taka, że jest to skrót od ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych to też jest skrót. Dużo dłuższa jest pełna nazwa rozporządzenia unijnego, które obecnie reguluje ochronę danych osobowych. Co ciekawe, nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej. To jest właśnie ta nowość. A czy RODO, czyli ochrona danych osobowych, to jest faktycznie nowość, czy to już jest od wielu, wielu lat? No właśnie, trudno jest odpowiedzieć wprost na to pytanie. Tak naprawdę 20 lat mamy ochrony danych osobowych w Polsce. Ustawa z 97 roku, z sierpnia 97 roku obowiązywała 20 lat. W pewnym zakresie ona wciąż obowiązuje, ale myślę, że to jest ten zakres, którymi przychodnie, szpitale czy też inne podmioty lecznicze nie są zainteresowane. W miejsce tej ustawy, w miejsce ustawy z 97 roku weszło rozporządzenie unijne o ochronie danych. Jaka jest różnica? Ustawa o ochronie danych implementowała dyrektywę z 95 roku. W związku z tym system ochrony danych osobowych wygląda w ten sposób, że każde z państw członkowskich musiało po swojemu prowadzić przepisy o ochronie danych osobowych, implementując dyrektywę. I stąd ta histeria? Teraz, nie histeria, związana jest z karami. Teraz sytuacja się zmieniła. Mamy to samo prawo we wszystkich państwach członkowskich. Więc żeby nie zaczynać od tego, co nie jest miłe, a od tego, co myślę, że jest istotnym walorem tej regulacji, to należy sygnalizować to, że w tej chwili, kiedy mamy taką łatwość przemieszczania się, kiedy mamy taką łatwość korzystania także z funduszy unijnych, mamy te same przepisy o ochronie danych osobowych we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. To jest bardzo duży, duży walor. A histeria skąd? Histeria tak naprawdę moim zdaniem jest związana z tym, że rozporządzenie wprowadziło kary pieniężne. Wcześniejsza regulacja nie zawierała przepisów pozwalających na karanie za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych karami pieniężnymi. Mieliśmy tylko odpowiedzialność karną, która tak naprawdę, jak popatrzymy sobie na praktykę, nie była często stosowana. Czy to może być właśnie tak, że skoro tych kar nie było, tak nie zwracaliśmy na to uwagi? No właśnie, chyba tak było. W momencie, kiedy odwołuję się do swojej praktyki i gdzieś zastanawiam się nad tym, jak ochrona danych osobowych wyglądała w różnych sektorach, to akurat w sektorze medycznym nie było z tym najgorzej. Natomiast myślę, że zwłaszcza szereg prywatnych przedsiębiorców gdzieś po macoszemu traktowała te kwestie. To może dość bolesne, ale prawda jest taka, że jeżeli nie mamy w pewnej perspektywie obawy przed odpowiedzialnością finansową, niektóre sprawy traktujemy po macoszemu i właśnie do tych spraw należała ochrona danych osobowych. Mówiła Pani o sektorze medycznym, bo tym sektorem się dzisiaj zajmujemy. No właśnie, idziemy do lekarza. Te dane osobowe są od nas brane, chcemy zapisać je do lekarza. Jak to, czy te dane są jakoś specjalnie nazywane wtedy, nie wiem, w poradniach, w szpitalach? I tak, i nie.
Tak naprawdę to musimy rozpocząć od tego, że właśnie to duże zainteresowanie RODO spowodowało takie zamykanie się na danych osobowych. Ja wielokrotnie, czy od czytelników mojego kwartalnika, czy od klientów, słyszałam o tym, że w trakcie różnych procedur medycznych na przykład bardzo mocno ograniczano korzystanie z danych osobowych. Wręcz dochodziło do groteskowych sytuacji, jak trudność w zapisaniu się do lekarza z uwagi na to, że trzeba tam podać imię i nazwisko, a to są przecież dane osobowe, w związku z tym napiszmy je tylko na karteczce, nie podawajmy na przykład tych imion i nazwisk przez telefon, trzeba przyjść bezpośrednio się zarejestrować. Nic z tych rzeczy. Tak naprawdę to my gdzieś, dobrze, że o tym rozmawiamy, przeżywamy pewne pomylenie kategorii i pojęć, jeżeli chodzi o ochronę danych. Ochrona danych nie polega na tym, że my nie posługujemy się danymi osobowymi. Od samego początku naszego spotkania my posługujemy się naszymi danymi osobowymi, bo mi bardzo miło przedstawił mnie pan z imienia i nazwiska. Mhm. To są moje dane osobowe. Sam pan też się przedstawił, to też są pana dane osobowe. No właśnie, nie da się w społeczeństwie funkcjonować bez oznaczenia, no właśnie chociażby w ten sposób. Dokładnie tak samo jest, jeżeli chodzi o procedury medyczne. To są procedury, które z reguły są związane z konkretnym pacjentem. My musimy wiedzieć w sektorze medycznym, kto jest po drugiej stronie. Musimy wiedzieć, w stosunku do kogo podejmujemy określone działania i czynności. Co więcej, to wynika wprost z przepisów prawa. Czyli ochrona danych nie polega na tym, że nigdy od nikogo nie uzyskamy danych. Nie utrwalimy ich, nie wprowadzimy do systemu informatycznego, nie będziemy prowadzić dokumentacji medycznej. Ochrona danych polega na procedurach postępowania z danymi osobowymi. Te procedury wskazują na to, jakie uprawnienia ma w naszym przypadku pacjent, wskazują także na to, jakie obowiązki istnieją po stronie administratora, czyli tego podmiotu, który odpowiada za system ochrony danych osobowych, a więc odpowiednio przychodni, szpitala. To jest ochrona danych osobowych i ja myślę, że przez te 20 lat my się niestety tego do końca nie nauczyliśmy. Wciąż myślimy o ochronie w kategoriach nie pozyskam danych, bo to dane osobowe. No właśnie, sytuacja na przykład sprzed kilku lat, kolejka w poradni, czekamy, otwierają się drzwi, pani Ksińska, czy to był teraz problem? Teraz tego pewnie nie ma, bo są wprowadzone numerki. Tak naprawdę to był problem kiedyś i to jest problematyczne teraz, tylko kiedyś na to nie zwracano uwagi, bo nie było też takiej świadomości ochrony danych. Właśnie, czy w takiej sytuacji, jeśli nie ma numerków, ktoś otwiera drzwi i mówi, pani Kowalska, zapraszam, czy ma jakieś powody do tego, że zostały naruszone dane osobowe? Unikałabym tego typu rozwiązań. Z prostego względu, w przypadku procedur z zakresu ochrony danych osobowych, jedną z podstawowych zasad jest zasada minimalizacji danych i zasada niezbędności. Na prostym przykładzie, używam tak danych, w taki sposób i tyle danych, ile jest mi niezbędnych do tego, żeby zrealizować określony cel. To przekładając to na język naszego przykładu. Czy jest niezbędne do tego, żeby zaprosić mnie do gabinetu, ażeby głośno na korytarzu wypowiedzieć moje imię i nazwisko. I teraz możemy gdzieś budować jeszcze ten stan faktyczny. Jeżeli mamy do czynienia z gabinetem lekarskim, powiedziałabym związanym z rutynowymi badaniami, na przykład badaniami z zakresu medycyny pracy, gdzie obok mnie siedzą inni koledzy z tego samego zakładu pracy i wszyscy wiemy, po co do tego miejsca przyszliśmy, to wydaje się to mniej dla nas dojmujące, czy w jakiś sposób krępujące, dyskomfortowe. Natomiast jeżeli siedzę pod gabinetem, który jest dedykowany pewnym chorobom, co do których ja niekoniecznie bym chciała, żeby wszyscy na korytarzu wiedzieli, że to ja akurat jestem tą osobą, która oczekuje do gabinetu, wytoczmy grube działa psychiatrycznego, może się okazać, że ja niekoniecznie chcę, żeby cały korytarz usłyszał moje imię i nazwisko. Co więcej, do tego, żeby zaprosić mnie do gabinetu, nie jest konieczne korzystanie z mojego imienia i nazwiska. Czyli są to tak zwane te dane wrażliwe i dane medyczne. Dane wrażliwe i dane zwykłe to jest podział, który funkcjonował także na gruncie starych przepisów, czyli tych ustawy z 97 roku. Obecnie dane wrażliwe nazwane są wprost w rozporządzeniu, czyli w RODO, szczególnymi kategoriami danych. Czym one się od siebie różnią? Prawodawca unijny kiedyś i teraz stanął na takim stanowisku, że są takie kategorie informacji, z których zasadniczo nie powinniśmy korzystać. Wymienił te kategorie informacji wprost w artykule 9 RODO. Czytamy artykuł 9, wiemy, co to są dane wrażliwe, bo właśnie w tym artykule 9 te dane wrażliwe, te kategorie danych zostały wymienione. Wśród tych kategorii danych znajdziemy dane o stanie zdrowia, znajdziemy dane o seksualności, znajdziemy dane o kodzie genetycznym, znajdziemy dane biometryczne.
wszystkie te informacje, które wymieniłam, są informacjami związanymi w jakimś stopniu ze stanem naszego zdrowia. No to gdzie są dane zwykłe? Dane zwykłe to wszystkie te, które nie zostały wymienione w artykule 9. Więc bardzo często my błędnie jesteśmy przekonani, że PESEL to dane wrażliwe. Nie, na gruncie tych przepisów to dane zwykłe, bo nie zostały wymienione w artykule 9. Tak samo nasz adres zamieszkania to dane zwykłe, a nie dane wrażliwe. Natomiast pytał Pan o dane medyczne. Tak naprawdę RODO nie posługuje się takim pojęciem. RODO posługuje się pojęciem... Ale istnieje coś takiego? Tak, ale to pod kątem dokumentacji medycznej tak naprawdę my o tych danych medycznych głównie mówimy. W RODO jest zdefiniowane pojęcie danych o stanie zdrowia. Co ciekawe, dane o stanie zdrowia dotyczą naszego zdrowia fizycznego i psychicznego. Dane o stanie zdrowia to także informacje o tym, z jakich usług medycznych korzystamy. Dane o stanie zdrowia to są także dane o tym, że jesteśmy dobrego stanu zdrowia. Bo my bardzo często kojarzymy dane o stanie zdrowia ze złym stanem zdrowia. Tak nie jest. Jeżeli jesteśmy wyśmienitego zdrowia, nic nam nie dolega, zostało to jeszcze potwierdzone w owym gabinecie lekarskim, to są także nasze dane wrażliwe, czyli wprost, jak to nazwane zostało w RODO, dane, szczególne kategorie danych. Przetwarzanie danych osobowych na dużą skalę odbywa się w szpitalu. Czy jest osoba, jednostka, która to w jakiś sposób kontroluje? Powinna być taka osoba, powinna być taka jednostka. Tak naprawdę, jak popatrzymy sobie w przepisy rozporządzenia, wracam do tej myśli, że to są przepisy dotyczące procedur postępowania z danymi osobowymi. Te procedury zakładają, że jest ktoś za to odpowiedzialny. Tym odpowiedzialnym podmiotem jest administrator. Jest to zbiorcza kategoria dla wszystkich tych podmiotów, które jak to RODO stanowi, decydują o celach i sposobach przetwarzania danych. Kto w szpitalu decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych? Szpital. Ta jednostka, tak? Ta osoba. Tak, tylko jest ta długa droga, pielęgniarki, lekarze. Oczywiście. W związku z tym przyjmuje się, i tak wywiodła grupa robocza artykułu 29, że w podmiocie typu szpital powinien być wyznaczony inspektor ochrony danych. Inspektor ochrony danych to jest osoba, która odpowiada starej kategorii administratora bezpieczeństwa informacji w znacznej mierze, a więc taki ktoś, kto odpowiada za system ochrony danych osobowych, a właściwie za nadzór nad tym systemem. Odpowiada też, nie wiem, czy to jest najlepsze pojęcie, z tego względu, że pełną odpowiedzialność zawsze ponosi administrator. Tyle tylko, że administrator ma mieć u siebie taki podmiot, który będzie u niego nadzorował to, co związane z przetwarzaniem danych osobowych. Więc co to jest istotne? Istotne jest to, żeby roztropnie wybrać inspektora ochrony danych. To nie może być osoba z przypadku. I teraz jak oglądam ostatnią praktykę. My w tej chwili mamy taki moment, gdzie osoby zajmujące się ochroną danych osobowych cieszą się dużym zainteresowaniem bardzo różnych podmiotów z jednej strony, ale z drugiej strony szereg administratorów stara się wyznaczyć inspektora gdzieś czując, że jest to dla nich obowiązek. W związku z tym bywa niekiedy też tak, że poszukują inspektora po prostu wśród tego personelu, który jest, bywa, że w sposób nie najbardziej szczęśliwy. Na pewno inspektorem ochrony danych osobowych nie powinna być osoba przypadkowa. Jak popatrzymy sobie w przepisy rozporządzenia, wprawdzie te przepisy nie określają wprost, jakie kwalifikacje zawodowe powinna mieć taka osoba, ale wyraźnie się tam wskazuje, że to powinna być osoba, która zna prawo i praktyki w zakresie ochrony danych. Więc na pewno inspektorem nie powinna być osoba, która jest przypadkowa, którą na przykład posłaliśmy na krótki kurs z zakresu ochrony danych. Ale zaczęliśmy od histerii związanej z RODO i od pewnych powiedziałabym osobliwości. Proszę Państwa, nie możemy myśleć o ochronie danych osobowych w kategorii szybkiego załatwienia sprawy. Ostatnie tygodnie spowodowały, że widziałam szafę zgodną z RODO, drukarkę zgodną z RODO, niszczarkę zgodną z RODO, to są chwyty marketingowe. Aha. Widziałam także kurs na ADO, za jedyne 1600 zł mogłem zostać administratorem. Jednym słowem też troszkę taki biznes się stworzył. Troszkę biznes, ale z drugiej strony podchodźmy do tego w sposób krytyczny. Mhm. Tak naprawdę niestety wydaje się, że my ostatnio się wszyscy znamy na ochronie danych osobowych, tylko nie przeczytaliśmy tych przepisów. To mniej więcej tak jak wszyscy jesteśmy lekarzami, tylko że nie bardzo znamy się na medycynie. Zacznijmy od przeczytania tych przepisów. Proszę Państwa, nie ma kursu na administratora danych. Administratorem się jest dlatego, że tak stanowi przepis. Nie da się skończyć kursu. Co więcej, dzisiaj jeszcze nie ma certyfikacji, więc jeśli chcieliby Państwo uzyskać certyfikat zgodności z RODO,
to jest to bardzo ryzykowne, z tego względu, że na dzisiaj jeszcze ta certyfikacja się nie rozpoczęła. To jest kwestia przyszłości. A wracając jeszcze do inspektora, czy pacjent ma prawo poznać dane takiego inspektora? Ależ oczywiście, że tak. Zgodnie z przepisami polskiej ustawy o ochronie danych, bo mamy rozporządzenie, ale temu rozporządzeniu towarzyszy ustawa o ochronie danych osobowych, która zastąpiła naszą ustawę z 1997 roku, na stronie internetowej takiego szpitala, który wyznaczył inspektora, powinniśmy znaleźć imię i nazwisko tej osoby oraz jej dane kontaktowe. Co więcej, dane kontaktowe, niekoniecznie imię i nazwisko, dane kontaktowe, czyli na przykład adres mailowy, powinny znajdować się w klauzulach informacyjnych, które szpital ma sformułować i przy pierwszym kontakcie, czyli przy pozyskiwaniu danych, powinien te informacje udostępnić, przedłożyć osobie, której dane dotyczą, czyli w tym przypadku pacjentowi. A więc absolutnie pacjent ma prawo wiedzieć, kto jest inspektorem ochrony danych. A czy RODO w jakiś sposób utrudnia pracę teraz w placówkach medycznych w związku z tym nowym prawem, które mają pacjenci, nie wiem, dostęp do danych medycznych? Trudno powiedzieć, czy utrudnia. To zależy od jakiej strony się na to patrzy. Tak naprawdę obowiązki informacyjne funkcjonowały już na gruncie starej ustawy, czyli tej z 1997 roku. To nie jest nowe rozwiązanie, tyle tylko, że jest to rozwiązanie w tej chwili bardziej szczegółowe. Poprzednia klauzula informacyjna miała tak naprawdę coś około 5 wersów, króciutkie informacje i większość podmiotów niestety korzystała w sposób, myślę, opatrzny ze zwolnienia, przyjmując, że skoro przychodzę do szpitala, to wiem, gdzie przychodzę, w związku z tym nie będziemy realizować obowiązków informacyjnych. RODO jest w tym przypadku bardziej restrykcyjne, w związku z czym tych informacji, które mamy udzielić, jest znacznie więcej. Ja myślę, że w tej chwili to nie jest najlepszy moment na to, żebyśmy roztrząsali zasadność wszystkich udzielanych informacji. Część pewnie można było sformułować inaczej, ale przepisy brzmią tak, jak brzmią, więc tutaj nie ma z nimi dyskusji, po prostu powinniśmy sformułować klauzule informacyjne. Moim zdaniem RODO nie utrudnia, moim zdaniem RODO porządkuje. Moim zdaniem rygory wynikające z RODO to rygory, które idą w dobrym kierunku. Zobaczmy, proszę Państwa, jeżeli wczytamy się w tytuł rozporządzenia, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, nie w skrót RODO, tylko w tytuł, to tam w tym tytule czytamy, że to są przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i taki jest zamysł ochrony danych. Z jednej strony mamy jednostkę, osobę fizyczną, która chciałaby wiedzieć, co z jej danymi osobowymi się robi, w jaki sposób korzystamy z tych danych. Z drugiej strony mamy duży podmiot, który ma całą machinę organizacyjną, zaplecze prawne, zaplecze organizacyjne, zaplecze informatyczne. Tu chodzi o to, żeby zniwelować te dysproporcje i to nie jest nowe rozwiązanie. Tak naprawdę pierwsze przepisy z zakresu ochrony danych to są pierwsze lat 70. Wtedy odnotowano, że po jednej stronie mamy osobę fizyczną, a po drugiej stronie mamy duży podmiot, który niewątpliwie jest silniejszy, więc z tymi danymi osobowymi może zrobić bardzo wiele różnych rzeczy. Poza tym, jak popatrzymy sobie chociażby na doniesienia prasowe, czy gdzieś na nasze nawyknienie, to prawda jest taka, że bywa, że niekiedy po macoszemu traktuje się owe dane. Czasami znajdujemy jakieś wydruki gdzieś leżące. No czasami przechodzimy przez korytarz, gdzie zupełnie dowolnie leżą niezabezpieczone dane i zastanawiamy się nad tym, jak to jest możliwe, skoro są takie obwarowania w zakresie ochrony danych osobowych. Ja myślę, że niestety no nic tak dobrze na nas nie działa, jak pewien przymus finansowy i to myślenie o tym, żeby nie podlegać karze, będzie prowadziło do tego, że te kwestie z zakresu ochrony danych osobowych będziemy porządkować. Ale ja myślę, że rzecz nie jest w straszeniu. Tak naprawdę to trzeba pokazywać jeszcze inną stronę tego medalu. A mianowicie, jeżeli my będziemy tym podmiotem, który rzetelnie podchodzi do spraw z zakresu ochrony danych osobowych, będzie to działało tylko na naszą korzyść. To przysporzy nam klientów. To przysporzy nam osób, które będą czuły do nas zaufanie, sympatię, zaufanie, poczucie bezpieczeństwa. To jest niezmiernie ważne. Jak popatrzymy sobie na ostatni raport NIK-u, właśnie dotyczący praw pacjenta w szpitalu w zakresie chociażby prywatności, to niewątpliwie tutaj suchej nitki na tym obszarze działalności nie pozostawiono. No a właśnie chodzi o to, żeby pacjent czuł się odpowiednio zaopiekowany. Tak wskazuje ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Kiedy czytamy te prawa krok po kroku, to myślę, że możemy mieć wrażenie, że dążymy do pewnego modelu idealnego, ale tak to powinno wyglądać.
to nie jest instrukcja utopijnego funkcjonowania placówki medycznej, tylko to jest przepis, który powinniśmy realizować, czy właściwie przepisy, które powinniśmy realizować i w zakresie tych uprawnień informacyjnych, i w zakresie prywatności osoby fizycznej, to wszystko się ze sobą zazębia. Czyli pacjent ma dostęp do wszelkich danych, które posiada szpital? Nawet notatek lekarzy? Nie wiem. Inaczej, pacjent ma dostęp do dokumentacji medycznej, jeżeli patrzymy na to od tej strony dokumentacyjnej, od tej strony nośników tak naprawdę. Trudno jest mi wskazywać na to, czy pacjent ma dostęp do notatek lekarza, z tego względu, że każdą sytuację musimy traktować indywidualnie, czyli trzeba było się zastanowić nad tym, jaki charakter mają te notatki. Jeżeli są to notatki, które są dołączone do karty przechowywanej wraz z dokumentacją medyczną, to na pewno tak. Natomiast jeżeli jest to krótka notatka w kalendarzu lekarza, żeby nie zapomniał o czymś, tak jak to niekiedy sobie notujemy, no to tutaj trudno jest mówić o tym dostępie. Natomiast nasze polskie przepisy przewidują dostęp do dokumentacji medycznej. On jest gwarantowany właśnie w przepisach ustawy o prawach pacjenta i ochronie praw pacjenta. Troszkę wyprzedziła Pani moje kolejne pytanie, bo chciałem zapytać, jakie szpital ma obowiązki, jeśli chodzi o dane osobowe pacjenta. Wiadomo, że musi je chronić, przede wszystkim. Wiadomo, że musi je chronić, ale pytanie, na czym polega ta ochrona danych osobowych. Mhm. Zawsze ochrona danych osobowych polega na zagospodarowaniu dwóch obszarów. Pierwszy obszar to jest ten obszar stricte administracyjny, czyli odpowiednie zabezpieczenia techniczne, odpowiednie zabezpieczenia fizyczne. Patrzymy na naszą logistykę, wprowadzamy możliwie najlepsze zabezpieczenia. Natomiast z drugiej strony mamy tę sferę prawną, czyli szpital ma zadbać o to, żeby mieć podstawę prawną do przetwarzania danych, żeby te dane były odpowiedniej jakości, żeby one były prawdziwe, żeby one były adekwatne z punktu widzenia celu, żeby to były dane niezbędne do tego celu, dla którego one są przetwarzane. Ma obowiązek respektować uprawnienia informacyjne osoby fizycznej. I teraz to jest ważne. Część tych uprawnień jest opisana bezpośrednio w rozporządzeniu. Mam tu na myśli głównie rozdział trzeci rozporządzenia, czyli właśnie te klauzule informacyjne, o których mówiliśmy, te różnego rodzaju uprawnienia z zakresu prawa do sprostowania danych, do usunięcia danych, prawa do ograniczenia przetwarzania, prawo do niebycia profilowanym. Natomiast z drugiej strony mamy w niektórych momentach zazębiające się uprawnienia wynikające z przepisów ustawy o ochronie praw, o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, czyli właśnie chociażby dostęp do dokumentacji medycznej. A czy dostęp do dokumentacji medycznej, nie wiem, osoby, której jest bliska nam, która akurat przebywa w szpitalu, jak to teraz wygląda? Coś się zmieniło, czy nie. To jest na tych samych zasadach? To wciąż się osoba upoważniona po prostu. Tak, dokładnie na podstawie przepisów ustawy o prawach pacjenta ten system upoważnień jest dokładnie taki sam. W związku z tym to wcale nie wygląda tak, że RODO spowodowało, że w tej chwili mamy na przykład powszechny dostęp albo nie mamy go wcale. Tylko my się tutaj koncentrujemy na dokumentacji medycznej, ale pamiętajmy jednocześnie o tym, że przepisy ustawy o prawach pacjenta to przepisy między innymi gwarantujące pacjentowi prywatność. A pojęcie prywatności jest bardzo szerokie. To nie jest tylko kwestia prywatności informacyjnej, czyli pewnych informacji. To jest kwestia także pewnych procedur medycznych, które wymagają tego, żeby pacjent czuł się nieskrępowany i czuł, że w tym zakresie jest w ten sposób zagospodarowany, zaopiekowany przez personel, że inne postronne osoby nie wchodzą w tę jego sferę prywatności. To jest także prawo do bycia poinformowanym o tym, jakie procedury medyczne mnie dotyczą, w jaki sposób one się odbywają. To jest prawo do bycia poinformowanym o moim stanie zdrowia, ale również jednocześnie przewrotnie prawo do bycia nieinformowanym, kiedy ja nie życzę sobie mieć szczegółowych informacji dotyczących tego, jaki jest mój stan zdrowia. Więc tak naprawdę tutaj te kwestie nam się dość mocno zazębiają. Na to zwrócił niedawno uwagę prezes Urzędu Ochrony Danych na swojej stronie internetowej, między innymi wydał taką krótką instrukcję dotyczącą tego, jak odróżnić realizację dostępu do dokumentacji medycznej od realizacji uprawnień wynikających z rozporządzenia, chociaż granica między tymi uprawnieniami jest cienka. Jak popatrzymy sobie na prawo dostępu do dokumentacji medycznej, to tam mamy pewne konkrety związane z tym, że ja, pacjent, mam prawo wglądu w te dokumenty, ja mam prawo je zobaczyć. Ja mam prawo zażądać odpisu, ja mam prawo zażądać wyciągu, wydruku, kopii. Ja mam do tego prawo do tego dokumentu.
Natomiast jeżeli chodzi o ochronę danych osobowych, to myślę, że jeszcze spora droga przed nami, jeżeli chodzi o interpretację. Artykuł 15 jest bowiem napisany w taki sposób, artykuł 15 RODO, że z jednej strony mamy pewne uprawnienia dotyczące okoliczności przetwarzania danych. Czyli ja mogę spytać... Czyli jest jakieś obostrzenie, tak? Tak. Jakie dane przetwarzasz w szpitalu, o mnie? Mhm. W jaki sposób to robisz? Czy przekazujesz je za granicę? W jakim celu się to odbywa? Ale równocześnie mam prawo do kopii danych. I ja myślę, że to prawo do kopii danych za chwilę to będzie bardzo, bardzo duże pole do popisu interpretacyjnego. Tak myślę sobie o tym, bo akurat w komentarzu do rozporządzenia, którego jestem redaktorem, mi przypadła ta część, komentowałam tę część i tak naprawdę przez cały czas czułam duży niedosyt, jeżeli chodzi o dotychczasową praktykę, bo my do dzisiaj nie mieliśmy prawa do kopii danych, prawda? Mhm. Więc jak to prawo do kopii danych zrealizować? Jak czytamy wytyczne prezesa Urzędu Ochrony Danych, to też z przykrością stwierdzam, że wcale do końca prezes urzędu nie wskazuje na to, jak ja mam to rozróżnić. Tu mam prawo do kopii danych, mam na myśli RODO, a tu mam prawo do kopii dokumentacji medycznej. To jak pacjent ma to się od też siebie właśnie różni. Tak naprawdę to mogę powiedzieć, że to się znacząco różni pod kątem finansowym. Zobaczcie Państwo, bardzo często myślimy, co nam się bardziej opłaca. Jeżeli życzyłam sobie kopii na pewnym nośniku, to patrząc na przepisy ustawy o prawach pacjenta, podmiot prowadzący działalność leczniczą może życzyć sobie ode mnie odpowiedniej gratyfikacji za ten nośnik, ale to też niedowolnie. To jest opisane w ustawie, w związku z tym to nie są ceny, które ja sobie narzucam jako monopolista w pewnym momencie w tym zakresie udzielanej informacji, tylko one muszą odpowiadać prawu. Natomiast z drugiej strony, jak popatrzymy sobie na rozporządzenie unijne, to tam założeniem jest pierwsza kopia darmowa. I tutaj będzie duży problem z ustaleniem, czym to się od siebie różni. Prezes urzędu wychodzi od tego, że prawo do kopii danych to prawo nie tyle do konkretnego dokumentu, co do odwzorowania danych. Z punktu widzenia idealnego jest to bardzo oczywiste. Natomiast z punktu widzenia praktycznego, przychodzę do przychodni i mówię, chciałabym zrealizować prawo do kopii moich danych, które zawarte są w Państwa dokumentacji medycznej. No to prawda jest taka, że w większości przypadków będzie to po prostu kserokopia. Najprościej. Oczywiście możemy mówić, że dążymy do odpisów, wypisów, no ale tak. Prawda jest taka, że dużo więcej czasu personelowi obsługi zajmie stworzenie odpisu, niż wzięcie tej kartki, włożenie jej do kserokopiarki i skserowanie. Teraz pytanie, brać pieniądze? Czy nie brać pieniędzy? Którą drogą my idziemy? To jest chyba tutaj najistotniejsze. A proszę powiedzieć tak ze swojego doświadczenia, czy już są jakieś problemy, jakieś się wydarzyły sprawy, no, którymi pani musiała się zająć jako radca prawny, pomóc, że jednak pacjenci mieli jakiś problem z RODO? W zakresie personelu medycznego, danych medycznych, podmiotów prowadzących działalność leczniczą, jeszcze nie. Ale myślę, że jest to związane również z tym, że trzeba powiedzieć, że szereg podmiotów leczniczych było dobrze przygotowanych do ochrony danych osobowych na gruncie starych przepisów. Czyli już oni byli gotowi. Zwłaszcza te duże podmioty, duże publiczne podmioty w większości przypadków nie pozwalały sobie na uchybienia w zakresie ochrony danych. Pewnie więcej pracy, ja to widzę też z punktu widzenia tego, kto zgłasza się do nas do kancelarii, jakiego typu usługi realizujemy. Z punktu widzenia przygotowania do RODO pewnie nieco gorzej były przygotowane podmioty mniejsze. Ja myślę, że one bardzo często nie miały w ogóle takiego wyobrażenia, że przepisy o ochronie danych osobowych również ich dotyczą. Niestety tak. Albo myślały, że jeżeli mają odpowiednie szafki i jeżeli mają dobrze zabezpieczony system informatyczny, to wszystko jest w porządku, tymczasem to wcale nie o to tutaj chodzi. Życzyłabym sobie z całego serca, żeby tego typu spraw nie było wielu, to by oznaczało, że mamy świetnie zorganizowane systemy ochrony danych. Natomiast tutaj, i myślę, że ku przestrodze warto to powiedzieć, musimy się obawiać nie tylko organu nadzorczego, który te kary pieniężne będzie mógł wymierzać, ale prawda jest taka, że RODO wprowadza nieco inny zamysł odpowiedzialności cywilnoprawnej. Można obecnie powołać się bezpośrednio na przepisy RODO, żeby dochodzić odszkodowania. A myślę, że jak popatrzymy sobie chociażby na tę praktykę, która ma miejsce do tej pory, czy miała miejsce, to trudno jest mi powiedzieć, że będziemy mogli wyeliminować sytuację, kiedy pacjent ex post będzie na przykład dochodził pewnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych. A może na pewnym przykładzie. Ostatnio był wypadek na Zakopiańce i wtedy rodzice telefonicznie nie mogli uzyskać informacji o stanie zdrowia swoich dzieci, do której placówki zostały przewiezione.
Czy to jest zgodne z RODO? No właśnie, faktycznie nie mogli, bo ktoś im to prawo blokował, uniemożliwiał im uzyskanie informacji. Natomiast te działania są niezgodne z RODO. Ja myślę, że już sporo ekspertów zabrało głos w tej sprawie i myślę, że to dla nas jest jasne. To nie może wyglądać w ten sposób, że my się powołujemy na RODO po to, żeby nie ujawniać pewnych informacji, wyłącznie tak naprawdę z naszej niewiedzy. Jeżeli zerkniemy sobie w przepisy rozporządzenia, to już w samym RODO jest napisane, że jeżeli przetwarzanie danych służyłoby ochronie żywotnych interesów osoby fizycznej, albo tej osoby, której dane dotyczą, albo innej osoby fizycznej, to dane można przetwarzać. Informacja, imię, nazwisko, to informacja i osoba, która jest dzieckiem konkretnego zaniepokojonego rodzica, to jest informacja, która spokojnie mogłaby być przekazana i patrząc na to z punktu widzenia przepisów rozporządzenia i patrząc na to z punktu widzenia do tej pory obowiązujących i wciąż obowiązujących przepisów ustawy o ochronie praw pacjenta. Więc tutaj to działanie, powoływanie się na RODO jest niezgodne z prawem. Natomiast gdybyśmy chcieli na tej kanwie zbudować sobie stan faktyczny, na przykład taki, nie uzyskałam na czas jako matka informacji o moim dziecku, w związku z tym nie mogłam wyrazić zgody na odpowiednie zabiegi medyczne, opiekun faktyczny nie wyraził zgody, w związku z tym stan mojego dziecka się pogorszył, więc ja tutaj mam wyraźne wskazanie, że tamowano mi dostęp do informacji, do których to informacji miałam prawo je uzyskać. Gdybym uzyskała te informacje wcześniej, być może wcześniej podjęłabym działania związane ze stanem zdrowia mojego dziecka. Ponieważ te działania się opóźniły, stan dziecka mojego w tym momencie jest gorszy niż mógłby być. No właśnie, dziecko mogło być nieprzytomne, nie mogło powiadomić o lekach, które przyjmuje na przykład. Tak. I proszę zobaczyć, w tym momencie jestem w stanie wykazać, że naruszenie RODO, przynajmniej z mojego punktu widzenia i doświadczenia zawodowego, że naruszenie RODO tak naprawdę skutkowało po mojej stronie szkodą niemajątkową w postaci uszczerbku na zdrowiu tego dziecka, czy pogorszeniu się stanu zdrowia mojego dziecka. Trzeba zwrócić na to uwagę, bo wcześniej na gruncie starych przepisów, żeby można było dochodzić odpowiedzialności cywilnej, trzeba było stosować dość karkołomne konstrukcje prawne, sięgające do przepisów kodeksu cywilnego. Dzisiaj na gruncie przepisów, czy też innych przepisów, które gwarantują ochronę dóbr osobistych, mam tu na myśli chociażby prawo do wizerunku, ale dzisiaj na gruncie przepisów rozporządzenia z pewnością możemy liczyć się z tym, że nasze uchybienia dotyczące RODO będą mogły przełożyć się na roszczenia cywilnoprawne. No to na koniec zapytam jeszcze, skąd placówki służby zdrowia czerpią wiedzę na temat RODO, gdzie mogą szukać pomocy? Właściwie tę wiedzę powinni uzyskać od swojego inspektora ochrony danych. Z punktu widzenia przepisów rozporządzenia, to inspektor ochrony danych ma być tym, który informuje o tych sprawach. Natomiast zdecydowanie rekomendowałabym szkolenie personelu z zakresu ochrony danych osobowych w taki sposób, żeby właśnie można było zapobiegać tego typu patologicznym sytuacjom. Inna sytuacja z zeszłego tygodnia, myślę, że też warto odnotowania. W drugą stronę, lekarz nie chciał podać swojego imienia i nazwiska osobie, z którą rozmawiał przez telefon. Mhm. Powiedział, że przedstawił się na początku, natomiast pod koniec rozmowy już nie chciał powtórzyć, jak brzmi jego imię i nazwisko, powołując się na przepisy rozporządzenia. No i znów sięgamy do sytuacji krytycznej. Nie ma z punktu widzenia przepisów polskiego prawa takiej możliwości, że personel medyczny wobec pacjenta, potencjalnego pacjenta, występował incognito, powołując się na przepisy rozporządzenia. Gdzieś raz na jakiś czas powracającym pytaniem jest to, czy my w szpitalu naprawdę musimy nosić identyfikatory, bo tam jest nasze imię i nazwisko. Karta pacjenta, która wisi na łóżku. To siłą rzeczy naruszamy przepisy o ochronie danych. Proszę Państwa, to jest wymóg ustawowy. To jest wymóg ustawowy. Przepisy ustawy wskazują na to, że członkowie personelu medycznego, a więc i lekarze, i pielęgniarki są oznaczeni identyfikatorami. Tutaj pamiętajmy o tym, że ochrona danych nie polega na bezwzględnej tajemnicy. Ochrona danych polega na tym, że ja przestrzegam procedur związanych z korzystaniem z tych danych. Wśród tych procedur mamy takie, które nakazują noszenie nam identyfikatorów, wśród tych procedur mamy takie, które nakazują tworzenie dokumentacji medycznej, wśród tych procedur mamy takie, które określają sposoby rejestracji. Trzymajmy się tych procedur, nie powołujmy się na akt, którego pewnie
nie przeczytaliśmy. Będę w tym momencie chyba dość krytyczna, ale z reguły chyba tak jest. Właśnie jest. Pani doktor, dziękuję serdecznie. Dziękuję. Ode mnie to wszystko, jeśli chodzi o pytania. Przejdźmy teraz do pytań naszych widzów. Mamy jedno między innymi. Czy odpis dokumentacji w zakresie udostępnienia danych medycznych jest zawsze odpłatny? Nie, nie jest zawsze odpłatny i to reguluje ustawa. Ja myślę, że dzisiaj, zwłaszcza w dobie dostępu do internetu, łatwo jest dotrzeć do ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Mhm. I tam mamy stosowne rozróżnienie. Pewne sposoby dostępu do dokumentacji medycznej zawsze pozostają bezpłatne, czyli na przykład wgląd do tej dokumentacji, więc ja bezpośrednio mam kontakt z moją dokumentacją, mogę sobie zrobić zdjęcia, sama mogę zrobić odpis. Jeżeli tak to się odbywa, zawsze to musi być nieodpłatne. Natomiast w pewnych sytuacjach odpłatność wchodzi w rachubę, ale nie jest obligatoryjna. Wszystko zależy od podmiotu, do którego występuje o te dane. W związku z czym, jeśli ten podmiot przyjmuje na przykład określoną opłatę za poszczególne strony skserowanej dokumentacji, to niestety muszę się z tym pogodzić. Generalnie chodzi o to, żeby gratyfikować nośnik, tak? Cenę tego nośnika. To myślę, przy małej skali nie jest to kwota wysoka, ale przy dużej skali udostępniania tej dokumentacji na pewno stanowiłoby to znaczące obciążenie, więc ta gratyfikacja jest zapisana w ustawie. Przejdźmy do kolejnego pytania. W jaki sposób szpital realizuje swój obowiązek udzielania informacji o danych osobowych? W bardzo różny. Tak, bardzo różne. No tak naprawdę to zależy od tego, komu te dane są udostępniane. Czyli nie ma jednej drogi, tak? Nie, w jaki sposób osoba występuje o te dane i o jakie dane. Pamiętajmy o tym, że szpital to nie tylko dokumentacja medyczna, to jest również cała działalność administracyjna tego szpitala. W związku z tym ja mogę mieć kontakt ze szpitalem nie tylko jako pacjent, ja mogę mieć kontakt ze szpitalem dlatego, że na przykład jestem jego kontrahentem, zawarłam z nim umowę cywilnoprawną, jestem być może studentem, który odbywa w tym szpitalu praktyki. W związku z tym wszystko zależy od tego, kim jestem, czego żądam, w jaki sposób wystąpię o to żądanie. Czy to jest żądanie z zakresu dostępu do dokumentacji medycznej, czy być może ja realizuję wyłącznie moje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Więc te kanały mogą być naprawdę różne. Jeśli jesteśmy zainteresowani dokumentacją medyczną, to znów odsyłam, bo pewnie tyle czasu nie mamy, odsyłam do przepisów bezpośrednio ustawy o prawach pacjenta, bo tam te warianty są wymienione, więc ja mam i prawo wglądu, i prawo uzyskania odpisów, i kopii, i nawet mogę sobie wypożyczyć pewną dokumentację, i zdjęcie rentgenowskie mogę dostać, i mogę skan uzyskać drogą elektroniczną, więc tych wariantów jest bardzo wiele. Kolejne pytanie. Czy każdy szpital powinien posiadać IDO? Może wyjaśnimy też... Inspektora Ochrony Danych. No właśnie. Nawet niektórzy w tej chwili dość, powiedziałabym, na wyrost, a może nie na wyrost, Inspektora Ochrony Danych, to trudno się skraca, IOD, tak? Mówią o nim jako o jodzie, czyli siłą rzeczy przywodzimy tutaj na myśl pewien film, więc mamy jodów w szpitalach. Tak, Inspektor Ochrony Danych musi być w każdym szpitalu i to nie jest kwestia mojej interpretacji. Jeżeli poczytamy sobie przepisy rozporządzenia i wytyczne grupy roboczej artykułu 29, znów dostępne kiedyś na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych, ta strona wciąż funkcjonuje w internecie, to bez wątpienia przeczytamy tam, że szpital jest podawany jako jeden z tych przykładów administratora, który przetwarza dane wrażliwe na dużą skalę, w związku z czym musi mieć wyznaczonego inspektora ochrony danych. I teraz tutaj warianty są dwa, a właściwie nawet więcej niż dwa. Może mieć inspektora wyznaczonego jako członka naszego personelu, czyli nasz pracownik jest naszym inspektorem. Możemy skorzystać z inspektora, który jest dostarczany z zewnątrz, czyli albo bezpośrednio zawieramy umowę z inspektorem ochrony danych, czyli z taką osobą, która wykonuje tego typu działalność z reguły gospodarczą, albo też zawieramy umowę z podmiotem dostarczającym inspektorów, czyli mamy stosunek prawny łączący szpital, na przykład ze spółką inspektor i ta spółka dostarcza inspektora do tego szpitala. Może być też tak, że jest wyznaczony jeden inspektor dla grupy tego typu podmiotów, czyli umawiamy się co do tego, że mamy do czynienia z jednym inspektorem dla kilku, na przykład publicznych przychodni czy innych placówek tego typu. I przejdźmy do ostatniego pytania od widzów. Bardzo ciekawe pytanie. Co się stanie, jeśli nie wyrazimy zgody na przetwarzanie naszych danych osobowych przez szpital?
Odpowiedź jest niezmiernie prosta. Nic się nie stanie. Prawda jest taka, że przetwarzanie danych osobowych w szpitalu nie odbywa się co do zasady na podstawie zgody. Czyli jeżeli ja chcę skorzystać z moich uprawnień jako pacjent, różnego typu uprawnień, począwszy od procedur medycznych, skończywszy na dostępie do dokumentów, tutaj nigdy nikt nie powinien prosić mnie o zgodę na przetwarzanie danych, a żądanie takiej zgody jest nadużyciem. Gdzie zgoda może wchodzić w rachubę? Na przykład wtedy, kiedy jestem osobą, której robi się zdjęcie. Załóżmy, że wyjątkowo zachęcająco wyglądam jako pacjent, w związku z tym dana placówka medyczna postanawia sobie zrobić moje zdjęcie i powiesić mnie dla zachęty na stronie internetowej. Czyli albo, przed zabiegiem była tak, po metamorfozie tak. Albo gdzieś w jakimś miejscu. To jest moment, kiedy powinno się brać ode mnie nawet nie tyle zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co zezwolenie na pozyskiwanie i rozpowszechnianie wizerunku. Pani doktor, dziękuję serdecznie za udział w naszym webinarium. Naszym gościem była pani dr Marlena Sakowska-Baryła, radca prawny, partner Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych oraz redaktor naczelny kwartalnika EBI Expert. Dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi. Wszystkie pytania również mogą Państwo znaleźć na pytania, które zostały zadane podczas webinarium. Zostaną one opublikowane na blogu na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Adres to www.rpo.lockie.pl/blog. Dzisiaj to już wszystko. Dziękujemy raz jeszcze i zapraszam oczywiście na kolejne webinarium, które odbędzie się pod koniec września. Więcej informacji, jak również wszelkie informacje dotyczące naszego programu znajdziecie na profilu facebookowym Zmieniamy Łódzkie oraz na stronie internetowej rpo.lockie.pl. Do zobaczenia.